Siema, tu Pyza wraz z Grzesiem. Cześć, witam. Siema i nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z tego grzybobrania, czyli kolejny wypad wspólnie z Grzesiem na grzybobranie u nas w Lasach Świętokrzyskich. A co zaobserwujecie, zobaczycie sami na moim filmie. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 5:44, niedziela 23. Czerwiec 2024 i w ten czerwcodzionek nakręcimy razem z Grzesiem film oto z grzybobrania. Pozdrawiam wszystkich swoich fanów, również osoby, które oglądają mój kanał i szczególne pozdrowienia dla koleżanki Grażynki z Podlasia. Z Podlasia. Od Grzesia pozdrowienia dla Grażyny. A ja pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Więc nie przeciekać dłużej, zapraszamy na nowszy film. A co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jara w przyszłych filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc drodzy Państwo, pięknie, bajecznie słyszycie odgłos ptaków i prawdopodobnie pierwszy borowik w moim wykonaniu. A Grzesiu niedaleko chodzi, a ja mam prawie pierwszego prawdziwka. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Dokładnie. Pierwszego prawdziwka. Więc oczywiście go przytulę i szukam obok kolejnych prawych grzybków z tego lasu. A tutaj niedaleko rośnie drugi nasz borowik, który jest pięknie skitrany wśród mchu. Zobaczcie, jaki piękny, prawy grzybek. Oczywiście, że go przytulę. Piękny jest prawdziwek z tego bajecznego miejsca. Dokładnie. Oczywiście, drodzy Państwo, tnę krótko, bo nie chcę robaczywych. Ok. I widzicie sami. Robaczywe wszystko będzie trzeba wykrajać. Więc zabiorę. A drugi jest w miarę, drodzy Państwo, pokażę Wam w połowie. Zobaczcie, drugi jest czysty, ale ten pierwszy, raczej ten większy, nie, za dużo wykrajania będzie, więc więc go wyrzucę. Więc tylko ten pierwszy, malutki, który pójdzie do koszyka. Co z tego, że grzyby ładne, jak większość robaczywa. Jak to się mówi, pierwsze grzybki wysyp, pierwsze grzybki robaczywki. I tego się trzymajmy, drodzy Państwo. Nie będę dziadostwa brał do domu, śmieci. Widzieliście pod ostatnim moim filmem, ile przyniosłem i też mówiłem, że dużo odejdzie i tylko garstka została z tego, bo reszta była robaczywa. To po co mam nosić robaczywe grzyby po lesie? Bez sensu. Więc nagrywam, pokazuję, a biorę tylko tak troszkę do jajecznicy tych naszych borowików. No Grzesiu, co masz? Ja dwóch. Tylko jeden taki ładny, ale cały do wyrzucenia. Trzeba od razu ciąć, bo jak robaczywy, to bez sensu to nosić. Dobrze, szukamy dalej. Jest bajecznie. Jest, jest, jest. Oj, oj, oj. Nie, nie, to nie to. To nie to, drodzy Państwo. To nie to, Pyzuś. Nie to, Sylweczku.
jest pięknie. Miejmy nadzieję, że grzybki dopiszą. A w jakiej ilości, na pewno to zobaczycie. Więc chodzimy pomału. Grzesiu swoimi tam dróżkami, ja swoimi. I tak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy wśród paproci. Tutaj czy nic nie ma ładnego? Nie widzę. Nie widzę. Ale na wejściu dwa, więc cieszy. Tylko trzeba trafić miejsce, w którym rosną te borowiki. Okej. Tamtędy przyszedłem. A tutaj jest, tu. Tutaj, w mchu, jest piękny borowik. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, jakie cudeńko rośnie przede mną. Piękny borowik, którego oczywiście przytulę. Piękny borowik, którego przytulę z tego pięknego miejsca. Śliczny, prawy grzybek. Oczywiście go sprawdzę, obczyszczę. Idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Oj, niedaleko był drugi. Był drugi śliczny, prawy grzybek. Zobaczcie, jak pięknie rośnie wśród jagodzin. Piękny borowik, którego oczywiście też przygarnę. W końcu były dwa koło siebie rosnące, a teraz je dla Was sprawdzę. Zobaczcie, jaki gruby, twardy. Weźmiemy go na pół. Zdrowy jest. Zdrowy jest, drodzy Państwo. Zdrowy, więc z korzenia też trochę obkroję. Delikatnie. Bo jest zdrowy. No i parę plasterków i będzie. I teraz drugiego, ale drugiego już trochę niżej. Zdrowy. Jeszcze Wam pokażę na pół. Więc wszystko trzeba sprawdzać. Zobaczcie. Zdrowy grzybek. Tu zaś mamy takiego, więc oczywiście go sprawdzę. Na pół i mamy zdrowy. Widzicie, zdrowy grzybek, więc go wezmę, zabiorę i pomału szukam kolejnych prawych grzybków. Pomału, bo trzy koło siebie praktycznie niewielkiej odległości rosnące borowiki, więc mogą być kolejne. Czy to wśród liści, mchu i ściółki z jagodzinami. Okej. Idziemy dalej. Tu jak fajnie jest.
oczywiście widokowo. Zwróćcie uwagę, jak fajnie powalone. Przy takim czymś raczej nic nie trafię, tylko dwa podgrzybki. Zobaczcie, podgrzybek, dwa podgrzybki. Rosnące na korzeniu. A z tej strony nic. Dobrze. Idziemy bardziej zielone miejsca. Bo widzę, że dzisiaj mchu przeważnie rosną. I lekko widać tylko łebek naszego grzyba. Dobrze, dobrze, tu za dużo liści, więc tu raczej chyba by odpadało, więc pójdziemy w bardziej zielone miejsca. Grzesiek, powiem ci tak, że wiesz, niektóre są całe robaczywe, a niektóre całe zdrowe. Wiesz, bo ja tnę je, tnę i sam w szoku jestem. Patrzcie, niektóre takie duże, całe zdrowe. Co masz? Pokaż tu widzom. Pociesz oko Grażynki z Podlasia. Piękny. No. Piękny. No mówię ci. To jednego tylko. No ja mam trochę więcej, bo dużo ciąłem. Ale Grzesiek, pan. Zobacz. Zdrowy, no. Tak. Dużo jest ciętych, że ludzie chodzą. Tak, no, ale nie ma ich. Zobacz, Grzesiu, pa. Jaki ładny. Zobacz, no ładnie, wszystko ładnie. Czyste. No to patrzcie, co się obkraja. No i jak idziemy teraz? Tym zielonym trzeba chodzić. W zielonym znalazłeś? W zielonym, nie? Ale w zielonym, nie? Raczej. Tak, zielonym. Więc dobrze, idziemy dalej. Oj, 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 oj. Ale ty tak nie umiesz. Nie, ja tak nie umiem, tam minąłem. Ale jak to jest? To jak to jest? Ze mną, no. Pytę. Dobra. I zobaczcie Grzesia. Tam, tam, tam. O, o, widzę, no. A to zrywaj go. No, ty boisz, że nie jest miał. No chodź, Grzesz, bierz go, bo szkoda czasu, Grzesiek. Tam są dwa jeszcze. Gdzie? No tam, tam. No ale to musisz, tak jak ja to, zobaczę grzyba jak robię. Jest. Jak robię? A dobra, no weź raz, proszę cię, no. Jo. No jeszcze raz. Już. Więc drodzy państwo, oj, 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 aj, aj, aj. Grzesiu chodzi po lesie i teraz się śmieje. Oj, 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 aj, aj, aj. No i co? Przekrój go na pół. Nie, no co ty, to jest mój, to ja nie przyklejam. Nie, dobra, bo ja to... Ciocia sobie będzie przyklejać. Dla cioci. Tak, ja wezmę sobie ze kilka sztuk na jecznicę. No, tu są dwa jeszcze. Idziemy za Grzesiem, bo Grzesiu trafił, oj, 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 aj, aj, aj. A chodź tędy. No tędy. No a ja pójdę se tędy. Może je znajdę. No. Tu pójdziesz na nie wejść. No co jest? No dobra, ucinaj dwa. Zobaczcie, drodzy państwo, jeden, drugi. Już takie przerośnięte, ale zdrowe, prawdopodobnie grzybki. Mały kto by mnie zobaczył. Zobaczcie. Że się trafił, oj, 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 aj, aj, aj. Oj, 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 ślimak będzie. No ale do suszenia wiesz, jak zdrowa noga, to wiesz, zdrowy jest już dalej. Jak ślimak siedzi na grzybie, to grzyb zdrowy jest. Ślimak nie będzie siedział na robaczywym grzybie. Oj, 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 a kleszcz będzie siedział? No, ale zobacz, jaki kapeć stary, nie? Już widzisz, taki do suszenia. Grzyb to grzyb. Oj, oj, jak oj, to się oj. Mówi? Ważne, że wiadro pełniejsze. Tak, sztuka to sztuka. Sztuka to sztuka. Droga Grażynko, sztuka to sztuka. A więc idę sobie tutaj w prawo, lewo i widzę sobie i tak ja to robię. Oj, 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 aj, 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 aj. Zobaczcie, jaki piękny prawy grzybek. Dokładnie, byle co przede mną nie rośnie. Piękna świętokrzyska sztuka w postaci takiego prawuska. Więc go przytulimy. Ach, och,
ech i mamy pięknego prawego grzybka. Dziękuję ci, Grzesiu. Dziękuję ci, Grzesiu. Dosłownie. Piękny prawy grzybek. A czy zdrowy? Zobaczcie sami. I drodzy Państwo, tak mówię, tak też zrobię. Zobaczcie, jaki ładny grzybek. Wyjmiemy tylko kosę i piórem go skroimy. Najpierw delikatnie obczyszczę. A ja to robię przeważnie, ale jak jestem pewny, że grzyby są w pełni zdrowe. Teraz delikatnie z dołu. Delikatnie. Będzie zdrowy już. Szkoda go dalej obcinać. Ale nie, dla widzów. Zobaczcie, połówka. I zobaczcie. Gwóźdź programu. Zdrowy świętokrzyski borowik. Grzesiek. No dobrze. Patrzcie. Bo ja to tylko wezmę sobie kilka sztuk do jajecznicy. Zobacz. Tylko chciałem pokazać. Do... I tak do cięcia i tak. Zniszczyłeś grzyba. Zniszczyłem grzyba. Ale wiecie, jak to był wiersz. Po co wasze sprzeczki, kutnie wnet, i tak zginiecie w zupie. Powiem tak, dnia godzin, ale nie widać za dużo, żeby było owoców. A tutaj zobaczcie, kilka jest jagódek na krzaku. Widzicie, kilka na krzaku jagódek jest. Więc niedługo będą jagody. Co, Grzesiu? Ale to zrywaj go! Ale twój jest! Grzesiek! No bierz go, zrywaj! Ja cię tylko udostępniam! Dawaj! Daj i zobacz, jaki ładny! No jak to było? Ty już przestań z tym, jak to było! Ale każdy ma swój styl, ty nie możesz mnie klonować! Oj, 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 oj. Dlatego już nie będę... Ty możesz brać... Patrzcie tutaj, jaki piękny grzybeczek! No już! On jest taki piękny, jak i Grzesiu! Oczywiście! Śliczny grzybek. Zdrowiutki. Zdrowy, zdrowy. Ja nie kaleczę grzybów. Dokładnie, każdy ma swój styl. Dobra, szukamy dalej, bo zapowiada się pięknie, pięknie, po prostu w pytę. Grzesiu, chodź, to weź go, przecież ja nie chcę taki duży, ja cioci ci dasz. Ja bym się chcę. I taki był. Taki był. Dokładnie, zobacz. Czekaj, rozgląda. Dalej był. Widzisz? Bierz go, zrywaj, nie? Oj, 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 oj. No widzisz? Dwa były jedno. Uuu, ten trochę no, coś tam pokaż, dopadło. Pokaż. Ale będzie zdrowy. No bo... zdrowy będzie, no bo to... Ja nie lubię tych borowików na tej chudej nodze. Żuczek po prostu, no, sobie żuczek. Norkę zrobi. No ale zobaczcie sami, nie? Zobacz, 3-4 grzyby i całe wiadro. No nie całe. No wiesz, tak to się mówi. Wolę te mniejsze. No ja też wolę mniejsze, z tymi grubymi nogami. Ale te mniejsze z grubymi nogami, co ja na początku dzisiaj miałem, widzieliście, drodzy Państwo, że nie dało się nawet nic tam nic tam wyczyścić, kroić. Oj, 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 jest kolejny. Jest? Trochę mniejszy. Grzesiek, proszę Cię, weź inaczej to rób. Weź inaczej to rób, nie powtarzaj mnie. Oj, 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 ale zdrowy. Weź no, ach, 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 coś, bek, bek, bek. Oj, 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 to jest dla mnie zarezerwowane, tylko dla pyzy. Będzie się ze mnie teraz naśmiewał kolega, chodząc po lesie i z daleka go słychać. Oj, 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 przy każdym borowiku, którego znajdzie. Dobra, idziemy dalej. Spacerując z Grzesiem. I jest bajecznie. Masz? No jest, widzę, no. Dawaj, zrywaj go, Grzesiek, no bo szkoda czasu. Nie nagrywasz? No nagrywam, z czapki. Ten jest ładny, no ale znów na tej suchej nodze. Na suchej nodze dokładnie. Zobaczcie. Zobaczcie, drodzy Państwo, piękny, no. Przy sam korzeniu, no. Zdrowy. Zdrowiutki. Zdrowy. No i to jest najważniejsze. Jeden. Jeden tylko. Dobrze, idziemy dalej. Ja odbiję trochę z boku. Chcę trafić te na grubych nogach. Ja wiem, nie, dobra. Dobrze, dobrze. Póki coś widzisz, okej, Grzesiu. Póki coś widzisz.
Ja mam tu takiego maluszka. Na kolaniki wziąłem, drodzy Państwo. Zobaczcie sami. Taki łatwiej jest zbierać grzybki. Dosłownie kucnę tylko i sobie na kolanikach siedzę. Tu mam jeden z tych mniejszych i tu widziałem chyba drugiego. Nie, jeden tylko. I tak mówię, na kolanik jest bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. I tylko jeden taki prawy grzybek. Oczywiście go sprawdzę. W połowie zdrowy. Grzesiowi dam, dla cioci da. A wezmę sobie tylko kilka sztuk. Tak. Do zjedzenia. Jeden tylko. Tylko jeden. Dobrze, idziemy dalej. Tam jest drugi. Widzicie, na żywo. Ale tu pod tym. Na kolaniki, jak zwykle. Widzicie. I mamy borowika. Którego oczywiście sprawdzę. No, zdrowy będzie na tej cienkiej nodze. Okej. Na pół jeszcze dla przypomnienia. Noga trochę w szamana. Ale reszta grzyba zdrowa. Widzicie, wykrajam. Nie biorę, jak to się mówi, fajansu. Dobra. Szukamy pomału. Dalej. Oj, 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 oj. Ajajaj. Na żywo, drodzy Państwo. Piękny borowik, który się tu zakopał. Jak będzie zdrowy, to do suszenia, jak znalazł. Ślimak jest, to będzie zdrowy. Obczyszczę, bo korzeń też nadaje się do zjedzenia, do suszenia. Robaczywy jest. Robaczywy. Robaczywy, a dalej zdrowy. Dobrze. Ale ten gwóźdź programu, jaki piękny. Dobrze. Szukamy dalej. Jest. I kolejny taki pyrtek. Ale sztuka. Sztuka, ale takie małe to są najfajniejsze. Czy to ten oraz drugi, ten. Na razie dwa koło siebie maluszki z grubymi, no dobrze. Zdrowe. A tu co mamy? Tu jest grzybek. Cygla z topory. Borowik. I tu kolejne dwa cyglaki. Klęczę i się rozglądam. Widzę kolejnego. Ceglaczek. Ceglaczek. I w jednym miejscu, zobaczcie, dwa białe, trzy i czwarty ceglak. Czwarty oraz piąty. Zobaczcie. I z jednego miejsca. Okej, idę do koszyka.
Nawet nie wiem, gdzie teraz koszyk zostawiłem. Zobaczymy z tej strony, czy jeszcze nic nie ma. Ale tu nic nie widzę. Ani z jednej strony, ani z drugiej. Więc wracam się w stronę koszyka. Tylko gdzie on teraz jest? A jest, jest, widzę. Widzę. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu nic, prawo, lewo. Tu nic, 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 nic. Tu nic, tam nic. I do koszyka. To co teraz trafiłem. Koszyk się napełnia. Nie ma takich dużych grzybów jak Rzesiu. Ale chodzi o to, że na sztuki jest sporo. Idziemy dalej. Nie inaczej. A to co jest? Ceglak. Cegla z topory. Borowik. I drugi. Nie, tego nie. One stadami lubią rosnąć w grupach. Więc jak jest jeden, to musi być kilka. Jest kolejny ceglak. Ceglak. Nawet to w sumie z jednego miejsca. I jak na razie mam 4 sztuki. Dobrze, dobrze. Tędy, tędy, tędy. Tu widzę borowika, czyli tutaj. Ok. Czyli tutaj rosnący, piękny prawdziwek. Zobaczcie, jaki ładny byczek z tej świętokrzyskiej ziemi. Ślimaczkiem. Tam dalej sprawdzam w prawo, lewo. Tu nic, nic, nic. I tu kolejny. Prawy grzyb. O! Zobaczcie, jaki ładny. Oczywiście go sprawdzę. I na pół. Nie, tu nie ma co wykrajać. Nie ma co wykrajać. Dziura na dziurze. A z tego jeszcze dokładnie sprawdzę. Nie, jestem czysty. Z tego się wykroi. Drodzy Państwo, z tego się powykraja. Dokładnie. Powykraja. I co? W tym temacie. I co w tym temacie? Więc idę dalej. W prawo, lewo, tu był, tam był. Więc jeszcze tu gdzieś powinien być kolejny. Ale czy będzie? Zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami. Bo sam jestem ciekawy jeszcze co i jak, ale zobaczcie. I Grzesiu też kilku ma. A jest godzina dopiero 6:49. Dobrze, dobrze. Dalej, dalej, dalej. Jagodziny. Widzę, widzę, widzę. Już bez... Oj, 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 aj, aj, aj. Bo jest tutaj kolejny borowik. Rosnący na drodze. Jest kolejny piękny borowik. Śliczny. O! Taki najbardziej lubię, gruby, fajny. Więc od razu go sprawdzę. Przy drodze, niedaleko. Tu nie ma, gdzieś w krzakach. Kolejnych nie widzę.
czysty. Czysty grzybek. Więc zdrowy borowik pójdzie do koszyka. Tutaj ktoś szedł tędy, drodzy Państwo, bo jest wyrwany. Zobaczcie, niezakryta dziura. Ktoś kroił tutaj grzyba niedawno, ale obok, widzicie, rośnie kolejny i ktoś nie zauważył. Prawdopodobnie albo taki nieduży borowik. Więc nie widzę tu nic innego. Zabiorę go, idziemy dalej. Co? No znalazłem, chodzę tu cały czas, nie? Powiem ci tak, Grzesiek. Jakaś rodzina tutaj idzie i pełno jest pociętych, pełno, powywracanych. Pełno, tu jest, paki piękny. Widzę, bo widziałem go. Widziałeś go? Widziałem. No to weź go, jak go widziałeś. Bo ja go nie widziałem. Ty widziałeś go? Nie, żartuję, przecież widziałem go, nie? Dobra, bierz. I powiem ci, że dużo jest naciętych. Bardzo dużo tutaj, ja po kimś chodzę teraz. Zobaczymy. Widziałeś tą rodzinę? No to tnij, łebek może będzie zdrowy. Widziałem. I na pół. A ty guźnik łeb dobry. No. No i jak robimy, Grzesiek? Powykraja się, jak robimy? Grzesiu ma tyle, sporo. Ale powiem ci, tu słabo jest. Wiesz co? Już tak, pójdziemy tam, do drogi. I przejdziemy. Ale tu jest samochód, niedaleko tu jest, gdzieś. No. No dobra, no ale to sprawdzę. No, sprawdzę i musimy gdzie indziej iść. Więc tam, drodzy Państwo, ale słabo tu teraz, nie? Dużo ciętych. No i ta rodzina, co poszła właśnie. Dobra, to idziemy dalej, drodzy Państwo. I idziemy sobie po prostu tędy. No i tak to mniej więcej wygląda. Pokaż jeszcze raz. No zobaczcie. No, okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie. Liść. Myślałem, że ładny będzie borowik. Grzesiek, weź wymyśl sobie coś oryginalnego. To jest moje. Grzesiek, a nie możesz sobie coś takiego pa? Zobacz, ej. Czy... No, wymyśl sobie coś, ja nie wiem. No, jakbyś piłował, rąbał coś, ja nie wiem. Oj, 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 aj, aj, aj. To jest moje. Moje oryginalne. I proszę, wiesz... No, pa, zobacz, przebinęłeś, minęłeś, no, no. Minęłeś, no bierz go, bo też go chyba widziałeś. Nie, tego nie widziałem, tego nie widziałem. Nie widziałeś, no widzisz. No, zdrowy. No, ten ładny, no. No ja właśnie lubię ten, wiesz. No ten taki o też, to no, ci, dać, tu nie wiem, Grzesiek, pa, to. Był miękki. Za co to jest? To i to, pa, i tam, wyżej łebek. Tu trzy są, to pa. To nie, to nie są. A to? To tak. Widzisz? Też nie widziałeś ich. Już tego nie gadaj. Nie widziałem. I tu trzeci. Bierz tego do samochodu, wysypiesz to i pochodzimy jeszcze, bo jest fajna pogoda. Wysypę przed samochodem, może sobie ktoś się znajdzie. No i drodzy Państwo, widzicie jak to wygląda. Tu ja? A to ale, co? To nie to było, nie. Nie. Ale małych jest strasznie... Mało, no. Mało, więc drodzy Państwo, ojojoj, ajajaj. Ach, ach, ach. Ech, ech, ech. Dobra, ech, ech, ech. Jaki wdech. Dobra, idziemy, idziemy. Nie ma co siocić. Ja mam kilku, które oczywiście sprawdzam. Zobaczyłem na mapie, gdzie jesteśmy mniej więcej, gdzie mamy samochód. I idziemy z tym moim Grzesiem. Oj. Aha, no i oj, oj, oj. Co miałeś wziąć inaczej? Drzewo go przygniotło. O, ładny. Tylko znaczy wiesz, na dole jak robaczymy to wysoko tnij. No bo ciężko mi powiedzieć. Te grube raczej są... No ciężko mi powiedzieć, mówię ci. Bo różne dzisiaj są te grzyby. Robaczek jest to, delikatny robaczek. No to połowie. Ale zje się. Przygotuje się, zje się. Robak wypłynie, no troszkę jest. Trochę jest. No, ale wiesz, jak zacznie skrobać to będzie tak jak ja. Grzesiek. Ja to będzie miał pół koszyka, ja wolę całe wiadro. A ty wolisz mieć całe wiadro. Wiecie dlaczego? Wiecie, drodzy Państwo, dlaczego tak jest. Grzesiek ma całe wiadro, bo woli mieć całe wiadro niż pół koszyka dobrych. Okej, okay, idziemy dalej. O, jaki ładny Grzesiek. Chodź do tutaj przy drodze. Ale jak schowany. I tutaj, drodzy Państwo, zobaczcie, cięte było, bo ktoś tu ciął grzyba. A tutaj jaki piękny borowik. Jakiego pyza trafił. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Grzesiek. A tu obok cięty. A tu pod jagodzinami. I zobaczymy, czy tylko jeden.
widzę jednego. Mogą być małe, ale na małe nie zwracam na razie uwagi. Z drugiej strony drogi. I tak samo tutaj, tam, tam. Tu zajrzymy, tam zajrzymy. No zobaczcie, delikatnie hop. I tak, aby dziadostwa nie brać, bo Grzesiu, wiecie, ilościowo się liczy, nie jakościowo. Dla mnie, nawet jak jest grzyb piękny, tak ten, liczy się jakość na pół. I co z tego jest? Widzicie? I co z tego jest? Sami widzicie. Tu by odkroił, ale nie do odkraja, bo mam na tyle. Poprzebierałem, mam już pewne grzyby. Pewne grzyby, które mniej, ale mniej mi w domu odejdzie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, nie inaczej. A wy za nami chodźcie.